Dobrze. Cześć, witajcie, z tej strony Bartek. Witamy was z Kubą. Dnia 11 kwietnia 2015 roku. Jest to pierwszy nasz taki wiosenny, już można powiedzieć, wypad w tym roku. Ponieważ była pogoda jaka była, padał śnieg, nie chcieliśmy jeździć, po prostu moim środkiem lokomocji jest naszym właściwie skuter. No a jak jest zimno, no to nie chcemy być chorzy, żeby potem tego żałować, że nie możemy jeździć na ryby. Przyjechaliśmy dzisiaj na jezioro Wikaryjskie, na razie tutaj. Za tydzień mam zawody, więc na pewno zobaczycie relacje właśnie z jeziora Grójeckiego, które ostatnio widzieliście w filmie ze sprzątania. No i teraz bierzemy się do robienia zalęty. Dzisiaj będę łowił od rana tak mniej więcej półtorej godzinki, dwie na fidera. Natomiast potem będzie, jak będzie już cieplej, połowię sobie na spławikówkę, ponieważ dzisiaj ryba będzie się wygrzewać, ma być ciepło, około 20-21 stopni. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. We'll be right back.
mamy zrobioną. Niech chwilę postoi. I ja będę składał sobie zestaw fiderowy, kuby, gruncik już złożony. Dostałem właśnie taką wędkę Mistral Infinity Feeder 3,30 do 100 gram. Sobie sam wybrałem. Firma Mistral mi ją dostarczyła do testów. Dzisiaj chcę ją przetestować. Mam nadzieję, że coś na niej siądzie. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Niedługo zobaczycie recenzję jej i kołowrotka Mistral Nexus FD30. Na razie sobie złożymy wędkę. Zaprezentuję wam, jak więcej ona wygląda. Stówka. Oczywiście trzyczęściowy feeder, nie żaden tele. Tylko wyżej z feederem, bo tutaj miejsce feederowe to jest oczywiste. Nie będę opowiadał wam historii. Ale to obok. Kuba stracił. Nie, będę płakał. Nie mów. Trzecią część wędki od swojego feedera. Mika spokojnie. Kupię albo kupię nowego takiego samego feedera. Albo kupię część jeszcze tego feedera. Będziemy mieli wtedy dwa feedery. Bardzo dużo wędkarzy widzimy tutaj dzisiaj. Bardzo fajny kołowrotek. Już mam nagrane. Trzymaj prosto aparat. Recenzja. Praktycznie recenzję, jeszcze tylko narrację muszę zrobić, słuchajcie. Teraz cieplej zaczyna się robić. Przedzieję przez przelotki. Robię szybko zestaw. Ja mówili głównie dzisiaj na pinkę i na kukurydzę, czyli na pinkę będę używał haka numer 14. Dobra, ja sobie teraz przygotuję zestaw. Stawiam feeder, napinam lekko żyłkę. No i czekamy na brania, nie? No. Słuchajcie, kochani, złapałem malutko wzdręgę. Z kołą już tyle się męczymy, żeby jakąkolwiek rybę dzisiaj złapać. Aha, daleko połknę. Nie? Tak daleko czy nie? O, dobra. Dobra, odhaczona. Taka wzdręgusia. Kurde, wypadła mi. No jak, no przecież wzręgi niewymiarowych nie można w siatce. Bądź malejka. Ale poszła. Jest jedna rybka. Kuba złapał ładną płoć. Drachnięta tutaj przez siatkę chyba. Ale ładna. Zrobię ci zaraz zdjęcie z nią. Ładnie zacięta. Ale powiedz, jakie branie było. No piękne branie było, takie do brzegu, do od brzegu. Piękne. Na ciasto? Nie, na te czerwone rolaki moje. Pokaż. Dobra, ładnie ustań. O, piękne. A, bo założymy z dwa świeże. Nie zużywamy z Kubą w tej chwili całej zanęty, nie wsypujemy, bo po prostu nam jej szkoda jest. Skończymy łowić i tak, jeżeli łowimy na feedera, dosypujemy sobie, domaczamy.
I mamy do koszyczku. Jeżeli nam się skończy, znowu dosypujemy, domaczamy. Nie całą, bo będzie. No. Może nie musieli szybciej pojechać i się zmarnuje. No właśnie, o to chodzi. No dobra, bardzo grzeczny, co? Na wprost nie wiem. Zobacz. Oj, chyba dobrze będzie. Wzięliśmy. No blisko mnie masz bardzo. Tam coś wzięło, ale już nie ma. Naprężona szczytóweczka. Złapał kolejną płotkę, ta trochę mniejsza. Dużo. Odhaczy się? Spokojnie pójdzie sobie nam. Poszła dalej? Tamtej? Tak. Poszła. Zaraz, potem jak będziemy kończyć wędkować, to łowca dumny. Ryby, je wypuścimy. Dobra, Kuba wypuszcza swoją płotkę. My już będziemy się zbierać. Połowiliśmy sobie trochę. No i niech sobie rośnie większa. Ogólnie ładna była. No i drugą wyrzucę od razu ten z siatki. Jeszcze tamtą płotkę od razu potem wypuściliśmy jednak z siatki, bo tam nie mogła do siebie dojść. Ta też pójdzie. O, już poszła. Dobra, my będziemy się żegnać. Kuba. Siema. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, by być na bieżąco z nowymi filmami. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał ten film. Oraz komentujcie, co robimy źle, co robimy dobrze, co moglibyśmy poprawić. Żegnam się z wami, cześć, na razie, pozdrawiam was, Bartek.